Wciąż więcej pytań niż odpowiedzi na temat planowanej w Nowym Sączu budowy spalarni odpadów. Rozstrzygnięcia nie przyniosła także wtorkowa sesja Rady Miasta. Była to kontynuacja zeszłotygodniowych obrad poświęconych właśnie tematowi planowanej w Nowym Sączu prywatnej inwestycji. W spotkaniu oprócz ekspertów i przedstawiciela inwestora uczestniczyli także mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się budowie spalarni w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Sesję rozpoczął prezydent Ludomir Handzel i było to właściwie jedyne wystąpienie gospodarza miasta, który w dalszej części obrad nie uczestniczył i nie odpowiadał na pytania mieszkańców. Dla mnie, jako dla prezydenta, przy podejmowaniu decyzji będzie najważniejsze bezpieczeństwo mieszkańców. I stąd musimy sięgnąć po tą wiedzę fachową, naukową, dotyczącą bezpieczeństwa. Na drugim miejscu lokuje ekonomię i tutaj oczywiście spółki Nowa i MPS muszą być bezpieczne od strony finansowej, od strony dostarczania odpadów, od strony zakupu ciepła. Tutaj warunki ekonomiczne dla miasta Nowego Sącza muszą być bardzo, bardzo dobre. Oczywiście warto też rozmawiać o innych rozwiązaniach i skierowałem dzisiaj pismo do zarządów osiedli na temat innego rozwiązania. Czy któryś z zarządów osiedli widziałby na terenie swojego osiedla budowę nowego składowiska odpadów komunalnych? Mam nadzieję, że to też będzie głos w tej sprawie, bo musimy znaleźć rozwiązanie, które dopiero nas za kilka lat będzie dotyczyło, ale warto o tym rozmawiać teraz. Temat spalarni jest dla mieszkańców bardzo ważny, tym bardziej, że inwestor chce ją wybudować w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla i domów jednorodzinnych. Dla mnie jest i zapewne innych przewodniczących jest karygodne zasłanianie się zarządami osiedla w kwestii wskazania wysypiska na ich osiedlach, odsuwając odpowiedzialność za potężne braki w zakresie recyklingu od siebie przez pana prezydenta. Mieszkańcy zwracali także uwagę na to, że w trakcie dyskusji używany jest argument, że spalarnia jest alternatywą dla składowiska odpadów, które już niedługo całkowicie się wypełni. Argument, że spalarnia spowoduje to, że śmietnisko przestanie istnieć, jest po prostu niepoważny. I to jest cały tutaj problem i argument podnoszony przez zwolenników budowy spalarni jest po prostu przez ten jeden argument, można powiedzieć, zniweczony, ponieważ to śmietnisko będzie dalej funkcjonowało i można powiedzieć, nie ma alternatywy dla niego. Proponując taką małą gimnastykę mentalną i uznając, że jednak ta spalarnia nie powstanie, gdyby Newag nie istniał w Nowym Sączu, jaki pomysł na gospodarkę odpadami w perspektywie najbliższych 5 lat ma zarząd miasta, ma miasto Nowy Sącz? Padały także pytania, w jaki sposób będą transportowane odpady i na jaki czas przewidziano funkcjonowanie spalarni. To jest 25 lat. Bardzo prosta odpowiedź. Teraz tak, mówimy o ilościach 25 tysięcy ton odpadów poprocesowych. Tak jak tutaj już wszyscy powiedzieli, około 3 tysiące ton w skali całego roku. To są popioły, które wymagają zagospodarowania. Jeżeli mówimy teraz o zgromadzeniu odpadów, to określiliśmy, że będzie w tym momencie maksymalnie dziennie, przy tym wariancie zawsze w raporcie należy rozważyć wariant najmniej korzystny, wyjeżdżało i wjeżdżało 40 tirów na dzień dzisiejszy. Z kolei radny Wojciech Piech pytał, dlaczego ekspertyzy przedstawione przez ekspertów ukazują tylko pozytywne aspekty funkcjonowania spółki, a nie przedstawiają równocześnie analizy ryzyka. Zlecenie, jakie uzyskaliśmy z Urzędu Miasta, cała nasza trójka, było opinia dotycząca wpływu instalacji termicznego przekształcania odpadów na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców. Gdyby nam zadano inne pytanie, czyli analiza strategicznych rozwiązań dla miasta Nowego Sącza, to byśmy przygotowali inne opinie. Padło także pytanie, po co miastu taki duży obiekt? Dlaczego państwo z taką determinacją dążycie do tego, żeby w Nowym Sączu powstała gigantyczna spalarnia śmieci, której my tu nie potrzebujemy? My nie potrzebujemy tutaj importu odpadów z zewnątrz. My nie będziemy w Nowym Sączu załatwiać sprawy gospodarki odpadów ogólnokrajowego. My mamy rozwiązać nasz lokalny problem. Także wśród radnych zdania na temat funkcjonowania samego obiektu są mocno podzielone. Zacytuję państwu jeden z tekstów, który otrzymałem. Mam nadzieję, że Rada Miasta szybko się wyedukuje i poprze to nowoczesne rozwiązanie problemu śmieci. Jesteście w czepku urodzeni, skoro ktoś chce,
to zrobić niemal w całości z prywatnej kasy. Dlaczego państwo po prostu szukacie możliwości, żeby szukać miejsca na wysypiska, żeby inne rzeczy tworzyć, jak gdyby, gdzie odrzucamy najbardziej ekonomiczną, ekologiczną i sensowną z punktu widzenia miasta Nowego Sącza instalację, którą nam jeszcze ktoś chce wybudować. Mówimy o życiu, bezpieczeństwu przyszłych pokoleń w Dolinie Sądecczyzny. O życiu przyszłych pokoleń Sądecczyzny. Przyszedł nam taki moment, że musimy ważyć każde słowo i każdą opinię w sprawie. Ja osobiście uważam, że radni powinni za przeproszeniem słuchać. Słuchać po pierwsze tych, którzy ich wysłali do ratusza. Bez odpowiedzi pozostały także pytania dotyczące, w jaki sposób spalarnia wpłynie na obniżenie cen za odbiór odpadów i jak poprawi się jakość powietrza w Nowym Sączu. Inwestor, czyli firma Newag, planuje uruchomienie kolejnego punktu konsultacyjnego oraz otwarte spotkania z mieszkańcami.